Hymn pod tytułem Ufajcie, jam zwyciężył świat. Wypłyńmy więc, jak mówi Pan, Jezus Chrystus wciąż z nami jest. Zarzućmy sieć, stanie się cud, miłosierdzia Bożego gest. Prenons le large vers l'autre rive, prenons le large avec Jésus. Cherchons la terre où Dieu fait vivre, cherchons la terre avec Jésus. Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Tak po swym zmartwychwstaniu Jezus mówi do swych dzieci. Po całonocnej pracy nic, a potem nagle 153. Ufajcie, jam zwyciężył świat. Wypłyńmy więc, jak mówi Pan, Jezus Chrystus wciąż z nami jest. Zarzućmy sieć, stanie się cud, miłosierdzia Bożego gest. Prenons le large vers l'autre rive, prenons le large avec Jésus. Cherchons la terre où Dieu fait vivre, cherchons la terre avec Jésus. Pomiędzy ziemią, niebem podróż życia odbywamy. Królestwo Boże naszym celem, o tym pamiętamy. Wypłyń na głębię, mówi Pan, nie bój się nocy ani fal. Ufajcie, jam zwyciężył świat. Wypłyńmy więc, jak mówi Pan, Jezus Chrystus wciąż z nami jest. Zarzućmy sieć, stanie się cud, miłosierdzia Bożego gest. Prenons le large vers l'autre rive, prenons le large avec Jésus. Cherchons la terre où Dieu fait vivre, cherchons la terre avec Jésus. Nie bójmy się zostawić wszystko, gdy Pan woła. Nikt nie potrafi swej przeszłości zmienić, nikt nie zdoła. Kto wierzy we mnie, mówi Pan, zbawiony będzie, znajdzie raj. Ufajcie, jam zwyciężył świat. Wypłyńmy więc, jak mówi Pan, Jezus Chrystus wciąż z nami jest. Zarzućmy sieć, stanie się cud, miłosierdzia Bożego gest. Prenons le large vers l'autre rive, prenons le large avec Jésus. Cherchons la terre où Dieu fait vivre, cherchons la terre avec Jésus. Na morzu burza, groźne fale i łódź tonie. Mistrzu wołają ucznie, ratuj, bo giniemy. Milcz, ucisz się, rozkazał Pan.
Nastała cisza, błogi stan. Ufajcie, jam zwyciężył świat. Wypłyńmy więc, jak mówi Pan, Jezus Chrystus wciąż z nami jest. Zarzućmy sieć, stanie się cud, miłosierdzia Bożego gest. Prenons le large vers l'autre rive, prenons le large avec Jésus. Cherchons la terre où Dieu fait vivre, cherchons la terre avec Jésus. Otwórzmy oczy serca naszej duszy ku przyszłości. Odkryjmy smak wysiłku krzyża wiary i miłości. Trwajcie w miłości, a ja w was. Trwać będę zawsze wieczny czas. Ufajcie, jam zwyciężył świat. Wypłyńmy więc, jak mówi Pan, Jezus Chrystus wciąż z nami jest. Zarzućmy sieć, or, dans le temps que le peuple venait de recevoir le baptême, miłosierdzia Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et du ciel, une voix se fit entendre, disant, tu es mon Fils, mon ami, en toi j'ai mis ton Dieu fait vivre, cherchons la terre, avec Jésus. Chcemy rozważać Ewangelię odkupienia, to znaczy Ewangelię wody i ducha w zgodzie z Pismem Świętym. Wielu z was na pewno nie zna Ewangelii ponownego narodzenia z wody i ducha. Krzyż Jezusa nie miałby tak wielkiego znaczenia, gdyby Jezus nie został ochrzczony. I właśnie dlatego trzeba nam zacząć od rozważenia prawdy o Jego chrzcie. Moim celem jest jasne i klarowne wyrażenie wszystkich tych treści, ponieważ chciałbym, byście wszyscy zostali pobłogosławieni Ewangelią wody, chrzest Jezusa i ducha. Pragnę to powtarzać wielokrotnie. Chciałbym, żebyście wszyscy uwierzyli w Ewangelię Jego chrztu i krzyża, po to, byście wszyscy zostali zbawieni od grzechu. Jestem pewien, że te kazania powiodą was drogą do ponownego narodzenia. Musimy narodzić się ponownie z wody i ducha. Gdy, na początku czasu, Bóg stworzył niebo i ziemię, stworzył też światy wieczne, niebo i piekło. Stworzył również człowieka na swoje podobieństwo. Ale, ponieważ pierwszy człowiek, Adam, zgrzeszył przed Bogiem, człowiek musiał umrzeć. A jak? Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. List do Hebrajczyków, godzina 9:27. Śmierć naszych ciał jest przejściem w życie wieczne. Ten, który jest bez grzechu, wkroczy w świat wieczny i będzie się po wieki cieszył tym, że jest dzieckiem Boga. A grzesznicy zostaną wrzuceni do jeziora ognia i siarki, objawienie święta Jana, godzina 20:10, i będą torturowani dzień i noc po wsze czasy. Dlatego wszyscy ludzie muszą narodzić się po raz drugi. Musimy narodzić się ponownie poprzez nasz wiarę, musimy dostąpić odkupienia i stać się sprawiedliwymi. Bo tylko wtedy możemy wejść do wiecznego Królestwa Niebieskiego. Biblia mówi, że jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może
Wejść do Królestwa Bożego, Ewangelia według święta. Jana 3, 5. Ponowne narodzenie się z wody i ducha jest jedynym sposobem wejścia do wiecznego Królestwa Niebieskiego. Więc czym jest woda i duch, które pozwalają nam narodzić się ponownie? Woda w Biblii oznacza chrzest Jezusa. Dlaczego Jezus, który jest Bogiem, został ochrzczony przez Jana Chrzciciela? Czy miało to pokazać jego pokorę? Czy miało to oznaczać, że jest Mesjaszem? Nie. Kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela? Przez położenie obu swoich rąk na głowie, trzecia Księga Mojżeszowa, godzina 16:21, to było dzieło usprawiedliwienia jednego, list święta Pawła do Rzymian, godzina 5:18, które zmyło wszelkie grzechy ludzkości. W Starym Testamencie Bóg dał Izraelowi miłościwe prawo odkupienia, więc w dzień pojednania wszystkie grzechy Izraela popełnione w danym roku zostają zmazane przez arcykapłana Aarona, który kładzie swe ręce na łbach kozłów ofiarnych i przekazuje im wszystkie grzechy. To były słowa objawienia, które przepowiedziały, że nadejdzie dzień wiecznego ofiarowania. Odsłoniło to prawdę, iż wszystkie grzechy człowieka zostaną przekazane Jezusowi, który nadejdzie w ciele człowieka zgodnie z wolą Ojca swego. Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, który był potomkiem Aarona i przedstawicielem całego rodu ludzkiego. Jezus powiedział w czasie chrztu u stopy teraz: albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ewangelia według święta Mateusza, godzina 3:15. Oznacza to, że wraz z położeniem dłoni, wszystkie grzechy przeszły na Jezusa, a sprawiedliwość wszystkich ludzi została wypełniona. Sprawiedliwość, po grecku dikaiosune, oznacza tu być prawym, sprawiedliwym w charakterze i uczynkach. Poprzez swój chrzest Jezus wypełni sprawiedliwość dla wszystkich, równo i właściwie. Ponieważ Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy, następnego dnia Jan Chrzciciel stwierdził: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ewangelia według święta Jana, godzina 1:29. Obarczony wszystkimi grzechami rodu ludzkiego, Jezus kroczył w kierunku krzyża i, poprzez chrzest, wziął na siebie winę za grzechy. Umarł na krzyżu, mówiąc: wykonało się. Ewangelia według święta Jana, godzina 19:30. Wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i został za nie osądzony. Chrzest Jezusa jest obrazem zbawienia. Dlatego bez wiary w chrzest Jezusa nie możemy zostać zbawieni. Właśnie dlatego apostoł Piotr powiedział o wodzie, że ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. Pierwszy list święta Piotra 3:21. Dzisiaj większość ludzi, którzy wierzą w Jezusa, nie wierzy w chrzest Jezusa. Wierzą tylko w jego śmierć na krzyżu. Czy zbawi to grzeszników? Czy możemy dostać odkupienie, jeśli wierzymy tylko w
krew Jezusa. Czy to nas odkupi? Nie. Nie możemy dostać odkupienia przed Bogiem tylko dlatego, że wierzymy w śmierć Chrystusa na krzyżu. Kiedy lud Izraela składał ofiary pokutne w czasach Starego Testamentu, nie było przyjęte składanie ich, zabijanie, bez uprzedniego położenia rąk na łbach tych zwierząt. Innymi słowy, nie byłoby właściwe złożenie ofiary bez uprzedniego złożenia grzechów na jej łbie. I dlatego nie jest rzeczą prawidłową i odpowiednią, jeśli wierzymy w krzyż Jezusa, a nie wierzymy w Jego chrzest. Dlatego apostoł Piotr powiedział, że woda jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Święta Piotra 3:21. Tak jak ludzie, którzy nie wierzyli w wielką wodę potop w czasach Noego, zostali unicestwieni, tak ci, którzy teraz nie wierzą w wodę, chrzest Jezusa, zostaną z pewnością zniszczeni. Całkowita, pełna wiara, która doprowadzi nas do prawdziwego zbawienia, jest wiarą w to, że On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Pierwszy list Święta Jana 5:6. Powinniśmy wierzyć i w chrzest, i w krzyż Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł Jan powiedział, że prawdziwa wiara to jest wiara w ducha, wodę i krew. Pierwszy list Święta Jana 5:8. I to jest właśnie prawdziwa wiara. Jezus sam jest Bogiem i przyszedł w ciele człowieka za sprawą Ducha Świętego i poprzez ciało Marii Dziewicy. Przez swój chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, przedstawiciela całego rodu ludzkiego, zabrał wszystkie grzechy świata i wziął Jezus grzechy wszystkich ludzi na siebie i został za nie osądzony. I dlatego Ewangelia nigdy nie będzie pełna bez chrztu Jezusa i wody. I nie ma znaczenia siła wiary w Jezusa, ponieważ bez wiary w wodę i ducha nikt nigdy nie osiągnie zbawienia wiecznego. Po tym jak Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, apostołowie głosili Ewangelię wody i krwi. Jeśli uważnie przeczytamy Nowy Testament, zobaczymy, że nie tylko pisarze Biblii, ale i wszyscy apostołowie oraz ci, którzy poświęcili się pracą dla wczesnego kościoła chrześcijańskiego, włączając apostołów Pawła, Piotra i Jana, wszyscy oni głosili Ewangelię wody i krwi. W międzyczasie siły zła zaczęły szukać sposobów mających na celu zmianę Ewangelii, odebranie Kościołowi siły życia. Od czasu edyktu mediolańskiego z 313 roku Kościół popadł w pułapkę diabła. Siły polityczne Imperium Rzymskiego w zamian za uznanie chrześcijaństwa jako religii państwowej były w stanie zachować stabilność polityczną i poprzez to, że każdy kto wejdzie do kościoła zostanie ochrzczony, Imperium Rzymskiemu udało się zjednoczyć różnorodne nacje z wielu kolonii. W rezultacie okoliczności te sprawiły, że
Deklamowanie wyznania wiary apostołów stało się podstawą nauczania religii. Z tego powodu Ewangelia zgodna z Biblią, czyli Ewangelia wody i ducha, która dała nam moc Ducha Świętego i wielką siłę przekonywania, pierwszy list Święta Pawła do Tesaloniczan 1:5, była mniej głoszona, tak jak diabeł planował. Ewangelia, która nie pozwalała na ponowne narodziny, zaczęła rozprzestrzeniać się po całym świecie. Przez 1000 lat po edykcie mediolańskim ciemne wieki chrześcijaństwa zapanowały w całej Europie. W wielu krajach, co prawda, zaistniały ruchy reformatorskie, nawołujące ludzi do powrotu do słowa łaski i wiary, ale żaden z tych ruchów nie odnalazł prawdziwej Ewangelii, Ewangelii wody i krwi. Szczęśliwie prawdziwa Ewangelia przetrwała, zachowana rękoma tych, którzy już od czasów apostołów szli jej ścieżką. I tak jak strumień, który najpierw wsiąka w ziemię, a potem wytryskuje gdzieś na nizinach, tak samo i prawdziwa Ewangelia wypłynęła po to, by rozprzestrzenić się po całym świecie. Ewangelia odkupienia, która naucza Ewangelii chrztu i krwi Jezusa, tak jak to zostało opisane w Biblii, Ewangelii, która opowiada nam, że to On poprzez chrzest oczyścił nas z grzechu i poprzez swą śmierć na krzyżu został za grzechy osądzony, będzie więc tematem naszych spotkań w sposób bardziej przejrzysty i wiarygodny. W obecnych czasach, kiedy wszystko można znaleźć w internecie, zadałem sobie wiele trudu, aby znaleźć jakieś pokrewne dusze, które głosiłyby Ewangelię zgodnie z Biblią, które znałyby tajemnicę chrztu Jezusa i nauczały o niej. Kiedy powódź zaleje cały świat, wszędzie będzie mnóstwo wody, lecz woda ta nie będzie nadawała się do picia. Podobnie jest z głoszącymi Ewangelię. Jest wielu tak zwanych sług Bożych, którzy nauczają fałszywej Ewangelii, ale mało jest takich, kto mógłby nam dać prawdziwe życie. Samarytanka, która codziennie piła ze źródła Jakubowego, nie mogła ugasić pragnienia, ale gdy napiła się wody Jezusa, dostąpiła życia wiecznego i tym samym od razu i na zawsze ugasiła pragnienie. W naszych spostaniach będzie dużo wody Jezusa. Ktokolwiek napije się jej, na zawsze zostanie zbawiony od grzechu. Nigdy więcej nie wpadnie w pułapkę grzechu, raczej jego woda pomoże ugasić pragnienie innych dusz. Zostanie migrek pracownikami Boga i świadkami Ewangelii Bożej. Żyjemy w okresie bliskim końcu świata. Jest to czas, kiedy wszystkie nieokiełznane i rozpasane ludzkie grzechy galopują po świecie i wołają o sprawiedliwy wyrok Boga. Naukowcy stworzyli genetyczną dali, a ludzie są gotowi na przyjęcie genetycznie wyprodukowanego człowieka. Teraz budujemy nową wieżę Babel. Ostatni raz, kiedy człowiek próbował to osiągnąć, Bóg pomdrugeszał ludziom języki i przez to rozproszył ich po całym świecie. Teraz bez miłosierdzia Bożego, 7 wielkich plag oraz sąd Boży spotka te dusze,
które nie narodziły się ponownie. Dlatego modlę się o to i zachęcam Cię do wzięcia udziału w tych konferencjach. Modlę się o to, abyś narodził się ponownie z wody i ducha. Trzeba nam nauczyć się Ewangelii odkupienia dokładnie tak, jak jest opisana w Biblii. I dlatego, jak zostało powiedziane, jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ewangelia według Święta Jana 8:31-32. Obyśmy poznali słowa prawdy i zostali uwolnieni od grzechu i śmierci. Obyśmy zostali odkupieni i w nim osiągnęli życie wieczne. Razem pracujmy dla Ojca Niebieskiego, aby zbawić duszę Jego ludu, poprzez propagowanie Ewangelii wody i krwi. Mam nadzieję, że prawdziwa Ewangelia zabłyśnie i wzmocni nas we wspólnej pracy, pracy mającej na celu bycia pomocnikami Kościoła w wierze w słowa prawdy. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Księga Izajasza 58:12. Wielu z was na pewno nie zna Ewangelii ponownego narodzenia z wody i ducha. Dlatego położyłem duży nacisk na Ewangelię chrztu Jezusa w tej konferencji. Krzyż Jezusa nie miałby tak wielkiego znaczenia, gdyby Jezus nie został ochrzczony. I właśnie dlatego ten obraz Jezusa, dany przez Niego samego święta siostrze Faustynie, będzie nam towarzyszył. Moim celem jest jasne i klarowne wyrażenie wszystkich treści tego obrazu, ponieważ chciałbym, byście wszyscy zostali pobłogosławieni Ewangelią wody, chrzest Jezusa i ducha. Pragnę to powtarzać wielokrotnie. Chciałbym, żebyście wszyscy uwierzyli w Ewangelię Jego chrztu i krzyża po to, byście wszyscy zostali zbawieni od grzechu. Jestem pewien, że te konferencje powiodą was drogą do ponownego narodzenia. Pierwszego, aby dostąpić odkupienia, najpierw musimy dowiedzieć się o naszych grzechach. Mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to kale człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota, wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kale człowieka. Na początku chciałbym sprecyzować, czym jest grzech. Są grzechy zdefiniowane przez Boga i są grzechy zdefiniowane przez człowieka. Po grecku grzech oznacza zboczenie, ominięcie znaku. Oznacza to popełnienie błędu. Grzechem jest nie zastosowanie się do zasad Boga. Najpierw przyjrzyjmy się, czym jest grzech zdefiniowany przez człowieka. Czym jest grzech? Grzech jest niezastosowaniem się do zasad Boga. Oceniamy grzech w zależności od naszego sumienia. Innymi słowy, dany uczynek jest oceniany w zależności od czyjegoś pochodzenia, serca i
sumienia. Nawet jeśli nie stanowi złamania przykazań Bożych. Jest to oceniane przez każdego osobno. Dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany w zależności od norm danej osoby. I dlatego Bóg dał prawo boskie 10 przykazań i 613 artykułów, które mają nam służyć jako normy. Jest też, jak wiemy, prawo cywilne i ludzkie sumienie, a moralność, normy społeczne. Nie powinniśmy ustalać tych norm na podstawie tylko naszego sumienia. Grzech zdefiniowany w naszym sumieniu nie jest grzechem zdefiniowanym przez Boga. Dlatego nie powinniśmy słuchać tylko naszych sumień, powinniśmy raczej polegać na prawach boskich. Każdy z nas wie, czym jest grzech. Niektórzy myślą, że są to ich słabe strony, dla innych jest to wypaczony charakter. W Korei, na przykład, ludzie uważają za swój obowiązek sadzenie trawy na grobach rodziców, regularne jej przycinanie i dbanie o groby aż do śmierci. Podam też inny przykład, pewne prymitywne plemię na Nowej Gwinei oddaje szacunek zmarłym w zupełnie inny sposób. Wspólnie spożywają ciało zmarłego. Nie jestem pewien, czy gotują je przed jedzeniem. Ma to uchronić ciało przed insektami. Przykłady te ilustrują fakt, że ludzkie wyobrażenia grzechu mogą się bardzo różnić. Biblia mówi nam, że grzechem jest niestosowanie się do rozkazów Boga. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Ewangelia według Święta Marka 7:8-9. Bóg nie dba o to, jak wyglądamy na zewnątrz. On zagląda głęboko w nasze serca. Co jest najcięższym grzechem? Lekceważenie słów Boga. Pozwól mi wyjaśnić, czym jest grzech przed Bogiem. Jest to zaniedbanie stosowania się do Jego woli. Bóg powiedział, że grzechem jest żyć jak faryzeusze, którzy odrzucili Boże przykazania i przykładali większą wagę do tradycyjnych nauk. Jezus uważał ich za hipokrytów, obłudników. W którego Boga wierzysz? Czy naprawdę czcisz mnie i szanujesz? Chwalisz się moim imieniem, ale czy naprawdę masz dla mnie szacunek? Ludzie zazwyczaj patrzą tylko na powierzchnię, a lekceważą Jego słowo. A to jest grzech przed Nim. Najcięższym grzechem jest lekceważenie Jego słowa. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? To jest najpoważniejszy z grzechów. Nasze słabości są jedynie drobnymi wykroczeniami. Błędy i pomyłki, które popełniamy, wynikają z naszych niedoskonałości, ale nie są one głównymi grzechami, lecz tylko wykroczeniami. Bóg odróżnia grzech od drobnych wykroczeń i wad. Ci, którzy lekceważą Jego słowa, są grzesznikami, nawet jeśli są bez wad. Są oni wielkimi grzesznikami przed Bogiem. Właśnie dlatego Jezus upomniał
Faryzeuszy. W Pięcioksięgu od Genesis do Deuteronomium. Jest wiele przykazań, co mamy robić, a czego nie. Są. To słowa Boga, Jego przykazania. Możemy nie akceptować ich w całości, albo możemy nie być w stanie ich wszystkich przestrzegać, ale powinniśmy uznać je za Jego przykazania. On dał je nam na samym początku i powinniśmy zaakceptować je takimi, jakie są. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1, potem powiedział: niech stanie się światłość. I stała się światłość. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:3, on stworzył wszystko. I on ustanowił prawo. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ewangelia według święta Jana godzina 1:14, w jaki więc sposób Bóg nam się ukazuje? Ukazuje nam się przez przykazania. Bóg jest Słowem i objawia nam się w przykazaniach. Bóg jest Duchem. A jak nazywa się Biblię? Nazywa się ją Słowem Bożym. Powiedziane jest, że każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Jest 613 artykułów Jego prawa. Rób to, a nie rób tego, szanuj rodziców, itp. W trzeciej Księdze Mojżeszowej powiedziane jest, że kobiety muszą robić to i to, a mężczyźni tak i tak, są też rady, co robić, gdy zwierzę domowe wpadnie do rowu. Jest tam 613 artykułów tego rodzaju. Ponieważ nie są to słowa wypowiedziane przez człowieka, musimy je wielokrotnie przemyśleć. Powinniśmy być posłuszni Bogu i nawet jeśli nie jesteśmy w stanie przestrzegać wszystkich Jego przykazań, powinniśmy przynajmniej wszystkie je uznać. Czy jest choć jedno słowo Boga, które nie jest słuszne? Faryzeusze odrzucili Jego przykazania i ludzkie tradycje wynieśli ponad Jego przykazania. Przywiązywali większą wagę do słów starszych niż do słów Boga. Tak było, kiedy Jezus przyszedł na świat. Jezus nie mógł przeboleć, kiedy ludzie nie respektowali słów Boga. Bóg dał nam 613 artykułów prawa, by nauczyć nas, że On jest prawdą, On jest naszym Bogiem, by wskazać, czym są nasze grzechy i żeby objawić nam swoją świętość. I dlatego my wszyscy jesteśmy grzesznikami przed Nim. Powinniśmy wierzyć w Jezusa zesłanego przez Boga, który nas kocha i powinniśmy żyć pełni wiary. Ci, którzy odrzucają Jego słowo, ci, którzy nie wierzą, są grzesznikami. Ci, którzy nie są w stanie postępować w zgodzie z Jego słowem, też uważani są za grzeszników. Najcięższym grzechem jest odrzucenie Jego słowa. Tych, którzy tak postępują, czeka piekło. Nie wierzyć to znaczy być grzesznikiem. Przyczyna, dla której Bóg dał nam prawo. Co jest przyczyną, dla której Bóg dał nam prawo? Abyśmy zdali sobie sprawę z naszych grzechów i wrócili w Jego ramiona.
Dał nam 613 artykułów. Prawa po to, byśmy zdali sobie sprawę z naszych grzechów i zostali odkupieni za sprawą Jezusa. To jest powodem, dla którego Bóg dał nam prawo. Dlaczego Bóg dał nam prawo? Żebyśmy zdali sobie sprawę z naszych grzechów i kary za grzechy. Powiedziane jest w liście Święta Pawła do Rzymian. Godzina 3:20, że przez zakon jest poznanie grzechu. Wiemy więc, że prawo zostało nam dane nie po to, by nas zmusić do życia w zgodzie z nim. Wobec tego, co daje nam znajomość prawa? Daje nam wiedzę, iż jesteśmy zbyt słabi, aby go przestrzegać w całości i że jesteśmy grzesznikami przed jego obliczem. A co nam daje znajomość 613 artykułów prawa? Pomaga nam uświadomić sobie, że jesteśmy niezdolni do życia zgodnie z prawem i zrozumieć własne słabości. Zdajemy sobie sprawę, że my, stworzeni przez Niego, jesteśmy bezsilni. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami. Przed nimi, zgodnie z Jego prawem, wszyscy powinniśmy skończyć w piekle. Co zrobić, gdy zdamy sobie sprawę z własnych grzechów i bezsilności? Czy powinniśmy próbować dążyć do doskonałości? Niekoniecznie. Wtedy winniśmy przyznać, że jesteśmy grzesznikami, wierzyć w Jezusa, dostąpić odkupienia przez wodę i ducha oraz dziękować Mu. Powodem, dla którego On dał nam prawo, jest to, abyśmy zdali sobie sprawę z naszych grzechów i kary za grzechy, abyśmy wiedzieli, że nie możemy uniknąć piekła, jeśli jesteśmy bez Jezusa. Jeśli wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, będziemy odkupieni. On dał nam prawo po to, by nas uratować. On podarował nam prawo, byśmy pojęli, jak wielkimi jesteśmy grzesznikami oraz, aby uratować nasze dusze od grzechu. Dał nam prawo i zesłał Jezusa, by nas ocalił. Zesłał swego własnego Syna, aby poprzez chrzest przejął nasze grzechy. Mamy więc szansę na ratunek, jeśli uwierzymy w Niego. Musimy w pełni zrozumieć bezmiar naszych grzechów i wierzyć w Jezusa po to, by uwolnić się od grzechu, zostać Jego dziećmi i wrócić do Jego łaski. Powinniśmy rozumieć Jego słowo. On jest początkiem wszystkiego. Powinniśmy zacząć od Jego słowa i zrozumieć prawdę odkupienia przy pomocy Jego słowa. Powinniśmy myśleć i sądzić wedle Jego słowa. To jest słuszna i prawdziwa wiara. Co jest w sercu człowieka? Wiara powinna zaczynać się od Jego słów. Winniśmy wierzyć w Boga przez Jego słowa. Jeśli tego nie uczynimy, wstąpimy na drogę fałszu. To będzie zła wiara. Gdyby uczeni w piśmie i faryzeusze, kiedy zobaczyli uczniów Jezusa jedzących chleb brudnymi rękami, spojrzeli na nich przez pryzmat słowa Boga, wtedy nie mogliby ich potępić. Słowo uczy nas, że nic z zewnątrz nie jest w stanie skalać człowieka, ponieważ idzie do żołądka,
a nie do serca, i jest wydalane. Tak jak jest napisane w Ewangelii Święta Marka. 7:20-23 mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to kale człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota, wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kale człowieka. On powiedział, że ludzie są grzesznikami, ponieważ urodzili się pełni grzechu. Czy rozumiesz, co to znaczy? Wszyscy jesteśmy potomkami Adama. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć prawdy, ponieważ nie akceptujemy i nie wierzymy we wszystkie jego słowa. Co jest w sercu człowieka? Spójrzmy na Ewangelię Święta Marka 7:21-22. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to pochodzi z serca człowieka oraz kale i jego i innych. Tak jak zostało napisane w psalmach, gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Psalm 8:4-5. Dlaczego on nas odwiedza? Odwiedza nas, ponieważ nas kocha. Stworzył nas, kocha nas i żałuje nas, grzeszników. Zmazuje nasze grzechy i czyni nas swoimi dziećmi. Panie, Władko Balt nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, Psalm 8:2. Tak śpiewał król Dawid, kiedy uświadomił sobie, że Bóg stanie się wybawicielem grzeszników. W Nowym Testamencie apostoł Paweł powiedział to samo. To jest niebywałe, że my, stworzeni przez Boga, możemy zostać Jego dziećmi. Dzieje się tak wyłącznie dzięki Jego współczuciu dla nas. Taka jest miłość Boga. Próba przestrzegania Jego prawa jest dla Niego wyzwaniem, gdyż jest to zamysł ludzki, wynikający z niewiedzy. Życie poza Jego miłością przy równoczesnym wysiłku, aby przestrzegać prawa, przy modlitwie, nie jest rzeczą właściwą. Bóg chce, byśmy uprzytomnili sobie, że jesteśmy grzesznikami i byśmy uwierzyli w odkupienie w wodzie i krwi, duchu. Jego słowa zostały zapisane w Ewangelii Święta Marka. 7:20-23 mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to kale człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kale człowieka. Jezus powiedział, że to, co wychodzi z człowieka,
czyli grzechy, kale człowieka. Pożywienie, które Bóg nam daje, nie może nas skalać. Wszystkie stworzenia są czyste. Więc tylko to, co wydostaje się z człowieka, może go skalać. Wszyscy jesteśmy potomkami Adama. Więc jacy przychodzimy na świat? Rodzimy się z 12 rodzajami grzechu. Czy możemy żyć bez grzechu? Będziemy grzeszyć, bo narodziliśmy się z grzechem. Czy możemy powstrzymać się od grzechu, jeśli znamy prawo? Czy możemy zaspokoić wszystkie wymogi przykazań? Nie. Im więcej się staramy, tym jest nam trudniej. Powinniśmy zdać sobie sprawę ze swoich ograniczeń i przestać się starać. Wtedy, pełni pokory, możemy przyjąć chrzest i krew Jezusa, które nas zbawią. Co powinniśmy czynić przed Bogiem? Powinniśmy przyznać się do grzechów i prosić o zbawienie. Wszystkie artykuły prawa, a jest ich 613, są właściwe i sprawiedliwe. Lecz ludzie są grzesznikami od momentu poczęcia w łonie matki. Kiedy uprzytomnimy sobie, że prawo Boga jest sprawiedliwe, ale że jesteśmy grzesznikami od urodzenia, grzesznikami, którzy sami z siebie nigdy nie mają szans zostania sprawiedliwymi. Wtedy uświadomimy sobie, że potrzebujemy współczucia Boga oraz zbawienia poprzez odkupienie Jezusa w wodzie, krwi i duchu. Kiedy zdamy sobie sprawę z własnych ograniczeń, z tego, że nie możemy stać się sprawiedliwymi bez pomocy, że pójdziemy do piekła za nasze grzechy, wtedy uznamy, że możemy polegać tylko na odkupieniu Jezusa. Możemy dostąpić zbawienia. Powinniśmy wiedzieć, że nie możemy zostać sami z siebie ani dobrymi, ani sprawiedliwymi przed obliczem Boga. Dlatego musimy przyznać przed Bogiem, że jesteśmy grzesznikami, których przeznaczeniem jest piekło i że możemy się jedynie modlić o Jego współczucie. Boże, proszę zbaw mnie od grzechu i miej miłosierdzie nade mną. Zazwyczaj traktujemy modlitwę Dawida tak, jakby to sam Bóg napisał. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Dawid wiedział, że był wielkim grzesznikiem, który zasłużył na piekło, lecz przyznał się do tego przed Bogiem. Jeśli nazwiesz mnie grzesznikiem, jestem grzesznikiem, jeśli nazwiesz mnie sprawiedliwym, jestem sprawiedliwym, jeśli mnie zbawisz, będę zbawiony, a jeśli wyślesz mnie do piekła, skończę w piekle. To jest właściwa wiara. W taki sposób możemy zostać zbawieni. Tak powinniśmy postępować, jeśli chcemy uwierzyć w odkupienie Jezusa. Powinniśmy dokładnie wiedzieć, jakie są nasze grzechy. Wszyscy jesteśmy potomkami Adama i dlatego wszyscy mamy żądzę w sercu. Ale cóż Bóg nam mówi? Mówi nam, abyśmy nie popełniali cudzołóstwa. Mamy morderstwo w sercu. I co Bóg nam mówi? Mówi nam,
żeby nie zabijać. Wszyscy. Czasami czujemy złość do rodziców, a on nam mówi, żeby ich szanować. Powinniśmy uświadomić sobie, że wszystkie jego słowa są właściwe i dobre. Oraz, że wszyscy mamy grzech w naszych sercach. Czy mam rację, czy też nie? Więc co mamy czynić przed obliczem Bogiem? Musimy przyznać się, jak wielkimi jesteśmy grzesznikami. Nie. Możemy myśleć, że byliśmy sprawiedliwymi. Wczoraj, ponieważ popełniliśmy dobre uczynki, a dziś jesteśmy grzesznikami, ponieważ popełniliśmy zbrodnie. Jesteśmy urodzonymi grzesznikami. Czegokolwiek byśmy nie uczynili, i tak pozostaniemy grzesznikami. I właśnie dlatego powinniśmy znaleźć odkupienie w chrzcie Jezusie. Nie jesteśmy grzesznikami z powodu naszych uczynków, cudzołóstwa, morderstwa, kradzieży. Jesteśmy grzesznikami, ponieważ przyszliśmy tacy na świat. Urodziliśmy się z 12 grzechami. Jesteśmy grzesznikami w oczach Boga i dlatego nigdy nie możemy stać się dobrymi tylko i wyłącznie dzięki naszym wysiłkom. Możemy tylko udawać, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Przychodzimy na świat z sercami pełnymi grzechu, czyli morderstw, kradzieży. Więc jak możemy stać się sprawiedliwymi, jeśli ciągle popełniamy te przestępstwa? Nigdy nie możemy stać się sprawiedliwymi przed Bogiem tylko za sprawą naszych poczynań. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy sprawiedliwymi, to jest to hipokryzja. Jezus nazywał uczonych w piśmie i faryzeuszy hipokrytami. Ludzie są urodzonymi grzesznikami. Grzeszą przed Bogiem przez całe swoje życie. Każdy, kto twierdzi, że nigdy nikogo nie zranił, ani że nigdy niczego nie ukradł, nawet igły, kłamie. Wszyscy oni kłamią, ponieważ ludzie są grzesznikami od urodzenia. Są kłamcami, grzesznikami i hipokrytami. Tak widzi to Bóg. Urodziłeś się grzesznikiem. Nawet jeśli nie zgrzeszyłeś, znajdziesz się w piekle. Nawet jeśli przestrzegasz prawa i większości przykazań, to i tak jesteś grzesznikiem, którego przeznaczeniem jest piekło. Więc, co powinniśmy robić w obliczu takiego przeznaczenia? Powinniśmy prosić o Jego współczucie i polegać na Nim po to, by dostąpić zbawienia. Jeśli On nas nie zbawi, nie mamy wyjścia, nasze miejsce jest w piekle. Takie jest nasze przeznaczenie. Ci, którzy akceptują Jego słowa, przyznają, że są grzesznikami. Wiedzą również, że są sprawiedliwymi. Tym samym wiedzą, że lekceważenie, odtrącanie Jego słowa jest grzechem. Ci, którzy przyjmują Jego słowo, są sprawiedliwymi. Mimo że kiedyś byli grzesznikami, mogą narodzić się na nowo przez Jego słowo i otrzymują je.
Te piękne stale, czyli ozdobne ławy, nie tylko zdobiły, ale także służyły przez wiele lat siostrom norbertankom w Płocku. W 1819 roku skasowano ich klasztor, znajdujący się nad Wisłą. Siostry przeniosły się do Czerwińska, a te stale decyzją biskupa pomocniczego diecezji płockiej Konstantego Plejewskiego przetransportowano tutaj, na drugą stronę rzeki, do kościoła parafialnego w Dobrzykowie. I tak jak kiedyś służyły siostrom do sprawowania codziennej modlitwy brewiarzowej, dzisiaj zwanej liturgią godzin, tak obecnie w tym kościele parafialnym zasiadają w nich ministranci, kapłani i ciągle sprawowana jest w nich liturgia. Są świadectwem wiary tamtych pokoleń, ale także wiary obecnego czasu. Na obrazach w tych stallach w górnej części wymalowano obrazy radosne, sceny radosne z życia Chrystusa i Maryi. A w tej dolnej części znajdują się sceny bolesne. Sceny związane z modlitwą Jezusa w Ogrójcu, Jego biczowaniem, śmiercią na krzyżu i złożeniem do grobu. Radość przeplatała się ze smutkiem w życiu Chrystusa i w życiu Maryi, tak jak dzieje się w życiu każdego z nas. Święte Triduum Paschalne, które rozpoczynamy, to moment, w którym uświadamiamy sobie, że smutek prowadzi nas ku radości. Cierpienie, choroba, umieranie, jakkolwiek są częścią naszego życia, prowadzą nas do góry, wiodą nas ku zmartwychwstaniu, które jest celem tej liturgii i celem także naszego życia. Kiedy zajrzymy do tekstów liturgicznych świętego Triduum Paschalnego, do mszy Wieczerzy Pańskiej, która otwiera w Wielki Czwartek tę liturgię, zobaczymy, że antyfona na wejście tej mszy nie opowiada o ostatniej wieczerzy, nie mówi o przykazaniu miłości, o ustanowieniu Eucharystii, ale ta antyfona odwołuje nas do listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Święty Paweł pisze takie słowa: chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie. Przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Te słowa antyfony na wejście pokazują całą istotę przeżywania tych dni. Krzyż jest sensem Triduum Paschalnego, dlatego że na krzyżu dokonuje się nasze odkupienie, bo krzyż jest także znakiem śmierci Jezusa Chrystusa, znakiem Jego męki, ale jest przede wszystkim znakiem Jego zmartwychwstania. Chrystus nie został na krzyżu. Chrystus także nie został w grobie. Chrystus powstał z martwych. Tajemnica ostatniej wieczerzy prowadzi nas do krzyża. Każda msza święta sprawowana na tylu ołtarzach w całym świecie jest pamiątką tamtej pierwszej, jedynej, nazywamy ostatniej wieczerzy. Ostatniej, bo spożywanej przez Jezusa z apostołami przed Jego śmiercią. Msza Święta jest pamiątką miłości Jezusa Chrystusa. Święty Tomasz z Akwinu powie, że każda Eucharystia jest sakramentem miłości i świadectwem tego, że Bóg pozostawił siebie do końca. Jak śpiewamy w znanej pieśni, do końca nas umiłował, przywołując słowa Ewangelii według świętego Jana. I dlatego Wielki Czwartek jest szczególnym wspominaniem tamtego wieczoru, kiedy kapłan będzie używał pierwszej modlitwy eucharystycznej, czyli kanonu rzymskiego, tej modlitwy, która od IV wieku towarzyszy Kościołowi w sprawowaniu świętych obrzędów, wypowie wtedy słowa: On to w dzień przed męką, za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj. Doda to sformułowanie: to jest dzisiaj. Wielki Czwartek to jest taki dzień, w którym na nowo dokonuje się to, co stało się udziałem Jezusa Chrystusa w tamten Wielki Czwartek ponad 2000 lat temu. Liturgia pozwala nam uobecniać, pozwala nam uczestniczyć w tym, co było pewnym wydarzeniem historycznym, ale jest także naszym udziałem.
Kiedy będziemy uczestniczyli we mszy Wieczerzy Pańskiej w naszych domach poprzez media, spróbujmy uświadomić sobie, że bierzemy udział w wielkim misterium naszej wiary. Oto druga część dobrzykowskich, ponorbertańskich stalli. Sceny Wielkiego Czwartku. Modlitwa w Ogrójcu, pojmanie, biczowanie, naigrawanie się z Chrystusa. Wielki Czwartek w liturgii czytamy fragment z Księgi Wyjścia. Opis Wieczerzy Paschalnej. Chrystus, posłuszny temu opisowi Starego Testamentu, w taki właśnie sposób sprawował z apostołami tę ostatnią wieczerzę. Ale ta wieczerza paschalna była spożywana przez Izraelitów w ich domach, zanim wyszli z niewoli egipskiej, zanim Pan Bóg wyprowadził ich z tego wielkiego cierpienia, pozwolił im doświadczyć swojego miłosierdzia i dobroci, kazał im zgromadzić się w domach, aby uniknęli ręki anioła śmierci. Kazał odrzwia tych domów oznaczyć krwią baranka, kazał rodzinie skupić się razem, zasiąść do spożywania baranka paschalnego i w ten sposób przez posłuszeństwo, przez pokazanie, na czym polega prawdziwa wiara w Boga, Izraelici dostąpili łaski wyzwolenia. W tym fragmencie, który usłyszymy w czasie liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej, padają słowa: dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Te słowa urzeczywistniały się przez całe wieki, wielkie czwartki kolejnych pokoleń. Ten wielki czwartek jest szczególny. Będzie dla nas dniem pamiętnym. Będziemy pamiętali to, jak zgromadziliśmy się razem w naszych rodzinach, w domach, nie mogąc pójść na liturgię do świątyni. Ale Pan i tak nas przeprowadzi przez to, co jest naszym udziałem. Pan i tak zmartwychwstanie. Dlaczego? Dlatego, że Pan jest większy od każdego zła, cierpienia, choroby, pandemii. Chrystus to wszystko już kiedyś wziął na swoje barki. Chrystus to wszystko odkupił. Liturgia mszy Wieczerzy Pańskiej przebiega tak jak inne liturgie mszy świętych w ciągu roku, z dwoma wyjątkami. Pierwszy, w czasie hymnu Chwała na Wysokości Bogu, biją dzwony. I ten głos dzwonów zwyczajowo milknie aż do liturgii Wigilii Paschalnej, do soboty wieczór, kiedy znowu w radosny sposób zabrzmiał, by ogłosić zmartwychwstanie Chrystusa tej nocy. A drugi moment, bardziej przejmujący, to jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia, nazywanego w polskiej tradycji ciemnicą. Ołtarz, w którym mamy adorować Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. To jest pierwszy cel budowania takiego ołtarza. Chcemy oddać cześć Jezusowi, który został z nami w sakramencie ołtarza, za to, że pod postaciami chleba i wina jest dostępny przez tyle wieków, niemal na każde zawołanie człowieka. Tym bardziej to nasze dziękczynienie jest żarliwe w tym roku, kiedy nie możemy w sposób fizyczny przyjąć Komunii Świętej w czasie tych świętych dni. Ale nie znaczy, że nie dziękujemy i nie czekamy na to, by Jezusa do swojego serca zabrać. Także pod postacią Komunii Duchowej, do której w czasie tego Wielkiego Postu, okresu paschalnego, wszystkich zachęcamy. Ale ciemnica ma także drugie znaczenie. To jest symbol tych trudnych godzin nocy i poranka Wielkiego Piątku, kiedy Chrystus był więziony, kiedy był osądzany przez Sanhedryn, czyli przez przywódców żydowskich, potem przez Piłata. To miejsce uświadamia nam, że Bóg także był samotny, że Bóg, Jezus Chrystus, w swoim ludzkim ciele odczuwał słabości, odczuwał tęsknot, wiedział, czym jest trwoga konania, wiedział, czym jest oczekiwanie na to, co najgorsze, wiedział, czym jest wreszcie śmierć. Bóg doświadczył tego, co staje się także naszym udziałem
w życiu ziemskim. Ciemnica, ołtarz wystawienia, pokazuje nam, że Bóg dał nam siebie do końca, że Bóg poświęcił siebie, aby nas zbawić. Na tym starym tabernakulum w kościele w Dobrzykowie ukazany jest Chrystus, który wskazuje na swoją pierś, na swój przebity bok. Chrystus zmartwychwstały, zwycięski. Chrystus, który pokazuje, że Jego ciało jest do spożywania, zaprasza do tego, by kosztować tego ciała. To nawiązanie do innego starego symbolu eucharystycznego. Chrześcijanie uważali, że Chrystus podobny jest do pelikana. Ten ptak, kiedy nie ma czym wykarmić swoich piskląt, kiedy jest wielki głód, oddaje życie za te pisklęta. W jaki sposób? Sam rozrywa swoją pierś po to, żeby własną krwią nakarmić swoje dzieci. Czy nie w taki sposób postąpił z nami Chrystus? Czy nie oddał swojego życia po to, żeby nam ofiarować życie w obfitości, żebyśmy z Jego ciała i Jego krwi, pożywając ten sakrament miłości, mogli żyć na wieki? Wielki Czwartek to czas wielkiej radości, dlatego że Chrystus dał nam siebie. Chrystus otworzył swój bok, a z tego boku wypłynęła Eucharystia, najpiękniejszy z sakramentów, bo w nim Bóg daje siebie spożywać człowiekowi. Jak przeżyć Wielki Czwartek w naszej rodzinie? Po pierwsze, zadbajmy o wysprzątanie naszego domu, tak aby ta sprawa już nie zaprzątała naszej głowy w czasie kolejnych dni świętych, dni Triduum Paschalnego. Po drugie, przygotujmy piękną, uroczystą kolację rodzinną. Najpierw weźmiemy udział w transmisji wieczornej mszy Wieczerzy Pańskiej, a potem możemy zasiąść do wspólnego stołu. Niech to będzie prawdziwe świętowanie. Żydzi w czasie tej kolacji paschalnej, w czasie tego spotkania przy stole paschalnym wspominali dawne dzieje, opowiadali Hagadę. Może to będzie dobry moment, abyśmy w naszej rodzinie dostrzegli, powspominali takie historie, takie wydarzenia, w których Pan Bóg zadziałał w naszym życiu. Abyśmy dostrzegli takich ludzi, dzięki którym my znaleźliśmy się na ścieżce wiary. Po trzecie, ten wieczór będzie dobrą okazją do wspomnienia kapłanów, dzięki którym otrzymaliśmy sakrament Chrztu Świętego i potem inne sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Weszliśmy w to poznawanie Boga, Jezusa Chrystusa. Wielki Czwartek to dzień kapłanów, dzień dziękczynienia za dar kapłaństwa, a także modlitwy o nowe powołania kapłańskie. Może jest to dobry moment, aby wspomnieć tych księży, a także wysłać do nich jakąś wiadomość, pozdrowienie, może zadzwonić, zwłaszcza w tym czasie, kiedy wielu księży czuje osamotnienie z tego powodu, że nie ma wraz z nimi wiernych na liturgii w kościele. I Wielki Czwartek to wreszcie dostrzeżenie wartości Eucharystii. Chleb i winogrona to dwa symbole sakramentu Eucharystii. Chleb, który staje się ciałem Pańskim, winogrona, z których wyrabia się wino, aby stało się krwią Pańską. Te dwa symbole mogą zagościć gdzieś w przestrzeni naszego domu, aby nam uświadamiać, że rodzą się one z trudu, rodzą się z pracy człowieka, z tego, by uprawiał ziemię, z której wyrośnie kłos i z której wyrośnie winogrono. Ale rodzą się one także z radości wykonywania tej pracy. Mogą być symbolem tego, że Eucharystia, której teraz nie pożywamy w sposób fizyczny, sakramentalny, ale tylko w sposób duchowy, jest takim znakiem naszego zaangażowania w ulepszanie świata, w to ciągłe stwarzanie świata, które zapoczątkował Bóg w swoim akcie na początku zaistnienia wszystkiego.
Panie Mateuszu, czy chcesz dobrowolnie i bez przymusu pojąć za małżonkę tę Karolinę Adem, którą tu widzisz? Chcę. Czy chcesz wytrwać w tym związku dobrej i złej woli, dopóki śmierć was nie rozłączy? Chcę. Czy chcesz przyjąć po katolicku wychować potomstwo, które Bóg was obdarzy? Chcę. Karolino Ado, czy chcesz dobrowolnie bez przymusu pojąć za małżonka tego Adama Mateusza, którego tu widzisz? Chcę. Czy chcesz wytrwać w tym związku dobrej i złej doli, dopóki śmierć was nie rozłączy? Chcę. Czy chcesz przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy? Chcę. Wszechmogący niech wam udzieli swej łaski, aby to, co będziecie wypowiadali, było zasadą waszego życia w małżeństwie. Ja, Adam Mateusz, biorę ciebie, Karolino Ado, za małżonkę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Karolina Ada, biorę ciebie, Adamie Mateuszu, za małżonkę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Oliva.
Królestwa, życzymy błogosławieństwa Bożego, spełnienia wszystkich marzeń przede wszystkim zdrowia i żebyś pamiętał o nas, prosimy, żebyś o nas pamiętał w swoich modlitwach. O, tutaj, daj na autobusie. I żebyś nas wszystko odwiedzał. Dziękuję bardzo. Mógł zapłać. Dodatek od rodzin, od wszystkich. No, dziękuję bardzo. Żeby służył. Kto będzie z tych. Żeby służył. Żeby odbierał. Ja osobiście, że tak nie wybrałem sobie wszystkiego najlepszego. No i pomaganych dni dalszych 100 lat życia. Długo nie mówcie. Mówią, że dużo. Przede wszystkim pamiętaj o modlitwie. Ja też pamiętam o twoje dobro. No i to jeszcze tutaj jakieś. Dziękuję. No to razem tutaj. No, od każdego jedna róża jest. Od każdego jedna róża. Starsza. No. Trudnej pracy kapłańskie. Byście szaleni. No zapłać mi tam serdecznie. Zdrowia. To błogosławieństwo Bożego wieku. Bardzo dobrze. Ale w modlitwie dwóch właśnie takich jest. Ale zdjęcie razem. Wspólnie. Kręcę film cały czas. Teraz robimy wspólne. Jak to by było? Jeszcze Mateusz. Tak. I teraz robimy wspólne. Jeszcze ciocia Dana. A ciocia Dana? Jeszcze ciocia Dana idzie. Wujek pomacha do kamery. Wujek Ignat, przyuzmiłujcie się. Tak. To Adrianowi i Justynie wręczyć. Dobrego życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez ręce Maryi i jego przyczyną niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na ciebie popłyną. Niech strumienie łaski na ciebie popłyną. Dobrze. Dziękuję bardzo za te wszystkie życzenia. Pomódlmy się wspólnie za całą rodzinę. Od najmniejszych do największych, od najstarszych do najmłodszych. I za tą uroczystość dzisiejszą w kościele i poza kościołem, żeby się wszystko dobrze złożyło, dobrze odbyło. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pod Twoją obronę. Czekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, raz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Za zmarłych naszych rodziców Antoniego i Janinę, wieczny odpoczynek radzim dać Panie. A światłość wieku jest to niechaj świeci. Za wszystkich zmarłych z rodziny, z różnych małżeństw, z różnych stron, niech Pan da wieczne odpoczywanie. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie. A coś wieku i stanie niechaj świeci. Pan z Wami. I Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Te promienie z tego obrazu tutaj Jezu ufam Tobie. I powiem Wam, że to On. To On. Koledzy mówili, czemu tam nie idziesz trochę dalej, jesteś już duży, rośniesz. Nie. Jezu ufam Tobie. Powtarzałem. No to pójdź tam. I dlatego ten obraz dla mnie jest wielką świętością i wielką radością, jest orędzie miłosierdzia Bożego, które przetłumaczę na język francuski, próbowałem tam, gdzie jestem właśnie z powodu tego orędzia również są różne kłopoty. To nie jest łatwe orędzie, zresztą było zatrzymane na kilkanaście czy na 20 lat. Najwyższy was, ale Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, ja wyrażam radość dzisiaj wobec rodziny, parafii, Towarzystwa Chrystusowego, które reprezentuje ksiądz Grzegorz, właśnie dzisiaj wszystkich współbraców, całą rodzinę zakonną, że właśnie pontyfikat Jana Pawła II, którego 40-lecie po kilku miesiącach od święceń kapłańskich, taki człowiek, rodak, Karol Wojtyła dostaje papier. Nie możecie sobie wyobrazić tego. Nie da się wyrazić, jakie to jest być pod pontyfikatem rodaka, takiego wielkiego, co już można go nazywać świętym. Kardynał August Laud jest sługą Bożym, dlatego to chciałem powiedzieć, powierzyć. Módlcie się o różnych sprawach przez jego pośrednictwo, otrzymacie łaskę, będzie cud. Może i tej właśnie pani na chore, na raka, trzeba księże Grzegorzu powiedzieć, nie odmawia. Stanie się cud, będzie beatyfikacja, czego sobie jako Chrystusowcy bardzo byśmy pragnęli. Więc do tej modlitwy, o której tak pięknie było powiedziane. I ja chcę wyrazić również wdzięczność tym, którzy się modlili wtedy, kiedy ja patrzyłem na ten obraz i w tym, a można jeszcze, a sięgnę do księdza Jana Stachy. Pamiętam jeden taki moment, spóźnił się pogrzeb w uliczce, późno było, co tam wypadło w drodze. Patrzyłem na cierpliwość tego kapłana. Być cierpliwy. Nam potrzeba być cierpliwym wobec ludzi, wobec tego świata, wobec tych różnych rzeczy. I proszę o modlitwę ci, którzy się modlą, naprawdę biegną w stronę nieba. A ponieważ ostatnio też wspomnę właśnie Magdalenę, kucharkę z Prywicji, która się potłuka i nie może być tam na górze z nami. Dziękuję za wszelką służbę, również tym wszystkim innym, którzy służą, jedni drugim. A jej powiedziałem, bo mnie tak coś ciągnęło ze Starego Sącza, wracałem, spotkałem, porozmawialiśmy. Tam, gdzie boli, tam będzie bardzo jaśniało w niebie. Tak, tam, gdzie boli.
będzie jaśniało. A więc wierz tylko, drogi bracie, siostro w rodzinie, wierzcie, wiary się nie wyrzekajcie absolutnie. Powracajcie, powracajmy ciągle do źródła. Jezu, chwał Tobie. W tych promieniach szukajmy pociechy, pomocy. I On woła. A ponieważ ksiądz proboszcz wywołałby tablicy po francusku, no to powiem po francusku taką modlitwę i niech każdy, kto tutaj jest, powie, czy rozumie. Totus tuus, totus tuus, je suis tout à toi, Seigneur, je suis tout à toi, Marie. Dieu, tu es notre Père. Vierge, tu es notre Mère. Nous sommes les vôtres, vôtres, en Jésus-Christ. Et par la grâce du Saint-Esprit, nous sommes tous, tout à vous. Widzę na tych twarzach, nic nie zrozumieli, więc powtórzę po polsku. Totus tuus, totus tuus. Jestem, Panie, cały Twój. Totus tuus, totus tuus. Jestem, Mario, cały Twój. Boże, Tyś jest naszym Ojcem. Mario, Tyś jest naszą Matką. Jesteśmy cali Twoi. Jasno ewangelizacji, prowadź nas, dzieci Twe, i bądź naszą opiekunką. Prowadź tę parafię, Głukowice, Gaboń, bo przecież wtedy jeszcze była jedna, i wszystkie tutaj parafie diecezji i Polski, wszystkie kościoły diecezjalne i Polonie na całym świecie i kościoły, aby to zawołanie Jezu Chryste skierowane do Ciebie, które kazałeś siostrze Faustynie wypisać, było objęte codziennością w każdej chwili, w każdej sytuacji, a zwłaszcza wtedy, kiedy boli